Level 18, klasa maturalna. Masz małą siostrę. Pewnego dnia rodzice muszą coś załatwić i nie mogą jej odebrać z przedszkola. Proszą cię, żebyś ty to zrobił. Posłusznie idziesz. Dzień dobry, Anon z tej strony. Przyszedłem po Karynkę. Ojej, panie Anon, ale ona dopiero zaczęła jeść obiad. To ja poczekam. Siadasz sobie na ławce przed salą obiadową, wyjmujesz telefon i zaczynasz lurkować uczuciopedię. Śmieszkujesz pod nosem. Nagle podchodzi do ciebie jakiś gówniak na oko 5 lat. Co pan tam ogląda? I zagląda ci przez ramię. Nie twoja sprawa, gnoju. Chcesz odpowiedzieć, ale no, powstrzymujesz się. A, nic, taką stronę, uczuciopedię. Na te słowa i na widok wesołego rekina na ekranie mojego telefonu coś się zmienia w oczach chłopca. Zapala się w nich iskra nienawiści. Patrzysz się na niego przez chwilę, starając się wybadać, o co mu chodzi. Nim zrobiłeś jakikolwiek ruch, dziecko wypierdala ci kopa w krocze z okrzykiem: tylko hajsownicy! Co tu się... Dzieciak odskakuje, rozpina bluzę i widzisz pod spodem koszulkę hajsów. Chłopaki! Ten cfel jest od uczucio! Woła na całe gardło. Nagle ze wszystkich sal na korytarz wybiega chmara gówniaków z okrzykiem: Gimper! Biegną w twoją stronę. Co tu się odpierdala? Zaczynają cię kopać, gryźć, szarpać za włosy. Zrywasz się na równe nogi i zaczynasz spierdalać. Nie możesz wyjść przez drzwi, bo właśnie wtoczyła się jakaś mama Helga Wieloryb. Wbiegasz po schodach, jaja bolo cały czas, ale nie możesz się zatrzymać. Za tobą po schodach gna cały tabun młodych hajsowników. W ich oczach widzisz nienawiść i żądzę mordu. Wpadasz na pierwsze piętro, ale ono też już jest pełne. Dzieciak miał donośny głos. Biegniesz na drugie piętro. Uff, tylko dwa gówniaki. Na końcu korytarza widzisz otwarte okno. Za tobą słychać już wojenne bębny. Słyszysz głos tego małego cfela. Skurwiel jest na górze! Przypominasz sobie o siostrę, musisz ją uratować natychmiast. Fala wlewa się na drugie piętro, strzelasz dzieciakowi liścia, drugi doskoczył do okna. Wypierdalasz mu kopa, bierzesz go za nogi, rzucasz w tłum, który już jest prawie przy tobie. Pierwszy szereg gówno armii leży i nie wstaje. Nie masz chwili do stracenia. Wyskakujesz na parapet wysoko, kurwa. Widzisz przed oczami siostrę, którą musisz ratować z tego kurwidołka. Skaczesz, jebnąłeś o ziemię mocno, nogi bolą jak cholera, ale biegniesz do stołówki. Wbiegasz do niej. W ułamku sekundy badasz teren, widzisz wielki telewizor z odpalonym filmem Gimpera. Dostrzegasz swoją siostrę, wsadzasz sobie ją pod pachę, wylewasz jej zupę z talerza, bierzesz talerz ze sobą, wracasz na korytarz, tam jest już kilka dzieciaków, rzucasz talerzem w gówniaka przy drzwiach wyjściowych, resztę taranujesz kolanami, masz 190 cm. Dopadasz do drzwi, wybiegasz na dzień, zapierdalasz na przystanek jak Usain Bolt, dziękuję ci Odynie, właśnie podjechał autobus. Wskakujesz w autobus, oglądasz się do tyłu, widzisz chmarę przedszkolaków rzucających kamieniami w autobus. Wracasz do domu. Jesteś poobijany. Nogi napierdalają jak nigdy. Już nigdy nie odbierasz Karynki z przedszkola.